Wilhelma Sasnala miałam okazję poznać w 1997 roku, kiedy jeszcze jako student Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przyjechał pokazać swoje portfolio do Galerii Foxal, gdzie byłam asystentką. No i w ten sposób poznałam wielkiego malarza. W jakiś tajemniczy sposób, mimo że Wilhelm wtedy był studentem, od razu było w jego obrazach, w jego wczesnych pracach widać niezwykły dar obserwacji. A ten dar obserwacji przejawiał się tym, że Wilhelm był pierwszym malarzem, u którego ja zobaczyłam uchwycenie współczesnego fenomenu zalewu obrazów. To była osoba, która świadomie żyła w takiej powodzi obrazów i z nich wybierała, komponowała swoje prace. Za tym malarstwem stoi świadomość tego, że żyjemy w takim nieustannym natłoku wizerunków. Wczesne prace Wilhelma i jedną z nich mam tutaj za sobą określało się mianem neobanalizmu. To były najprostsze przedmioty, dyskietki, kompakty, banany, ołówki, pędzle, tubki z farbą. Wszystko to, co artystę otaczało. Ale nagle, i to był pewnego rodzaju przełom, w tych obrazach pojawiły się koncepcje, pojawiły się konceptualne zestawienia, konceptualne kolaże. I jednym z takich obrazów jest Polska, Izrael. Jest to obraz, który jako młodzi historycy sztuki podarowaliśmy Andzie Rotenberg w czasie pamiętnego otwarcia wystawy Heralda Zamana na stulecie Zachęty. Dla mnie wystawa Taki pejzaż zaczyna się tym obrazem, obrazem, w którym pejzaż atakuje oko. Jest to dla mnie taki bardzo charakterystyczny dla Wilhelma Sasnala zabieg, w którym to, co zaobserwowane, jest przepuszczone przez bardzo precyzyjną analizę i obrazu, i języka. Taki pejzaż atakujący oko, pejzaż, którego nie da się oglądać niewinnie, albo może pejzaż, który nie jest niewinny, który zawsze zaatakuje zmysły wrażliwego obserwatora. To jest dla mnie klucz do tej wystawy, klucz do wystawy Taki pejzaż. Przełomowym moim zdaniem cyklem w twórczości Wilhelma Sasnala był cykl zatytułowany Maus, który powstał na podstawie komiksu Arta Spiegelmana. Powstał on w związku z wystawą w BWA w Bielsku-Białej, która miała miejsce w 2001 roku i była również, podobnie jak ta wystawa, kurowana przez Adama Szymczyka. Na tę wystawę Wilhelm Sasnal zaproponował mural na fasadzie bielskiego BWA. Skojarzył po pierwsze scenę z komiksu, w którym bohater opowiada, że tutaj w Bielsku miał fabrykę i jako żydowski przedsiębiorca w latach 30. ją stracił, oraz to, że bielskie BWA stało na miejscu dawnej synagogi. Ze skojarzenia tych faktów powstał pomysł na mural, na przemalowanie fragmentu komiksu na fasadzie galerii. Wtedy taka archeologia pamięci, kojarzenie faktów, szukanie poszlak i odkopywanie traumatycznych wydarzeń historii, które niejako są przed naszymi oczyma, ale ich nie widzimy, pomijamy, wypieramy, było pewnego rodzaju szokującą rewelacją. Dla mnie ta praca była punktem zwrotnym w mojej recepcji malarstwa i twórczości Wilhelma Sasnala. Ikoniczną pracą na wystawie Taki pejzaż jest z pewnością małe płótno z 2003 roku zatytułowane Shoah. Shoah jest tytułem filmu, którym Claude Lanzmann podróżuje po Polsce i szuka śladów, szuka świadków, szuka pejzażu zagłady. Wilhelm Sasnal namalował obraz, w którym realistyczne przedstawienie
takiego nasyconego letnią zielenią pejzażu, realistyczne przedstawienie przechodzi w abstrakcję. Na tle abstrakcyjnej, niemalże abstrakcyjnej ściany lasu trzy postacie stały się ikoną polskiego współczesnego malarstwa. To jest też to przedstawienie, które wprowadza nas w sposób, w jaki Wilhelm Sasnal widzi polski pejzaż. Pejzaże, polskie pejzaże na obrazach Wilhelma Sasnala są jak najbardziej zwykłe, banalne, pospolite, ale w jego takiej bardzo złożonym sposobie budowania obrazu zwykle jest kilka warstw i pod tym pospolitym, znanym przedstawieniem szarego, burego pejzażu polskiej drogi jest cała ikonografia kina, szczególnie takiego kina z lat 60., czegoś bardzo sentymentalnego i nostalgicznego. Tym bardziej jest to niepokojące i bolesne, kiedy w całej narracji wystawy te znane, bliskie każdemu pejzaże są włożone w te dramatyczne historie, w takie historie pejzażu, który nosi ślady zagłady, ślady wypierania, ślady takiego moralnego osunięcia się. Także te pejzaże, trochę jak w obrazach Luca Tuymansa, one nigdy nie są niewinne i ta ukryta zawsze gdzieś zagadka, tragiczny rebus stają się taką regułą odbioru tego malarstwa. Szczególnie dwa pejzaże kojarzą się z polskim, takim najbardziej znanym, najbardziej zapoznanym krajobrazem, widzianym z okien samochodów czy pociągów. Ten szary, zimowy pejzaż oraz ten jesienny, Kraków-Warszawa, który jest zapisem bardzo częstej drogi, którą artysta odbywał z Krakowa do Warszawy. Gdzieś w polu toczą się jakieś prace, nasycona jesienna, taka szarobura zieleń, ale za tymi obrazami gdzieś zawsze kryją się mroczne tajemnice. Swoistą instrukcją do czytania całej wystawy taki pejzaż jest obraz, który wisi za mną, obraz Strach, tutaj na schematycznie namalowanym wieczornym pejzażu pojawia się tytułowy napis Strach. Wilhelm Sasnal w przewodniku do tej wystawy napisał, że ten obraz został zainspirowany kampanią reklamową książki Jana Tomasza Grossa pod tym tytułem. A książkę otwiera fotografia małej dziewczynki zrobiona w żydowskim sierocińcu zaraz po wojnie. I ta dziewczynka poproszona na malowanie domu namalowała na tablicy takie bardzo splątane, chaotyczne linie, taki ogromny chaos, abstrakcyjne przedstawienie, który jest bardzo obrazowym przedstawieniem strachu, niepokoju, braku. W zasadzie ta fotografia i ta inspiracja wprowadza w świat, który Wilhelm Sasnal chce namalować. Chce namalować pejzaż podszyty lękiem i strachem, historycznymi wydarzeniami, które ciągle nie zostały przepracowane, w związku z tym przejawiają się tylko za pomocą migawek, obrazów, które on jest w stanie uchwycić. Dla mnie wystawa Wilhelma Sasnala, taki pejzaż, wykurowana przez Adama Szymczyka w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest niezwykłym doświadczeniem, niezwykłym przeżyciem. To jest jedna z tych wystaw, które
zostaną na pewno w historii sztuki, ale myślę też, że w historii społecznej. To jest taki brakujący element, w którym jakaś ważna historia jest wyartykułowana, opowiedziana, namalowana. W odbiorze wystawy pomaga przepiękna architektura Johanny Meyer Grossbrigge. Aluminiowa folia, którą pokryta jest wnętrze przestrzeni wystawienniczych muzeum, sprawiają, że wszystkie obrazy są niejako połączone. Cała wystawa staje się jeszcze jednym pejzażem, jeszcze jednym lekko zamglonym przeżyciem, migawką, czymś widzianym z przejazdem w przelocie. Bardzo zachęcam do obejrzenia wystawy Wilhelma Sassnala Taki pejzaż. Proszę nie czekać do jej końca, do 10 stycznia. Proszę zobaczyć ją już teraz.